Słuchajcie, trochę bulwersujący temat, ale i trochę dzisiaj będzie, że tak powiem, miłych no i dobrych rzeczy. Chodzi o to, tak, jedna z miłych, może tak, zaczniemy od tych niemiłych. Od niemiłych to jest na tej zasadzie, że dostałem maila z, bodajże nawet nie wiem, moment, bo tylko Łukasz, Lech Pol, jakaś firma Lech Pol, z tego co wiem, na temat reklamacji tego miernika, nie? Akurat z miłych to jest taka, że nie będzie potrzebna ta reklamacja tego miernika z dwóch powodów, ale o tym drugim to za chwilę. Pierwszy powód jest taki, że naprawiłem, chodzi sam, także już gwarancji nie potrzebuję. I nie wiem, jak on tu będzie chodził, ale jako woltomierz działa, jako ohmomierz działa, jako amperomierz też działa. 8,74 z baterii, jak widać. 8,80, no. No i dobra. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, dlaczego tej reklamacji nie oddam tego miernika na reklamację, to fakt, że dzięki tamtemu filmowi, dzięki widzom, bardziej dzięki jednemu widzowi, dla pana Łukasza, wielkie podziękowania. Zaraz będziemy otwierać tą przesyłkę. Tu już jedno otworzyłem, która doszła do mnie wcześniej. Jest to obudowa do mojej lutownicy, do mego staruszka. Tak jak już wcześniej mówiłem, bo mówi, że nie może patrzeć, czym ja lutuję, no to przysłał mi obudowę. No i to było w jednej przesyłce, a to mamy w drugiej przesyłce też od pana Łukasza. I zaraz zobaczymy, rozpakujemy, zobaczymy, co to jest, nie? Też zbliżamy się do rozpakowywania. Ok. No i co my tu mamy? Ale fajnie. Takie rzeczy to ja lubię. Digital multimetr. I drugi miernik mniejszy. Dobra. Zaraz będziemy testować, a jeszcze wracając do tego maila z tej firmy. Tutaj dla nich tam odpisałem wszystko tego, powiedzieli, że w pierwszej kolejności mi załatwią reklamację tego miernika. Tego miernika nie będę reklamował, bo go naprawiłem, no. Był jeden stalaczek SMD uwalony od pomiaru rezystancji, dlatego piszczał. Kółko było z jednej strony, brakowało kulki i jednej blaszki w kółku. I na razie działa, ale zostawmy to, za chwileczkę będziemy sprawdzać, co tutaj do mnie doszło. No to w sumie jeszcze raz podziękuję dla pana Łukasza, bo to widocznie nie jest tania sprawa. No i nawiązując do tej firmy, po usunięciu, usunąłem tylko z przyczyn grzecznościowych, że po prostu może faktycznie mnie poniosło. Na temat tego multimetru, na temat multimetru może nie tak bardzo, bo multimetr to jest rzecz, że tak powiem, elektroniczna, która może w każdej chwili się zepsuć. Ale co do czego, to mnie w tamtej firmie poniosło bardziej do obsługi tego sklepu. Że chciałem dopłacić i wziąć nowszy, chociaż miernik był jeden dzień praktycznie u mnie, był raz próbowany było raz użyć. Co mi pokazał bajki i potem żarówką musiałem sprawdzać samochodowo, czy mam ładowanie akumulatora w centralce alarmowej. No i usunąłem ten film dzisiaj, bo tam przyszedł mail, że oni mi zareklamują, że proszę usunąć film. No to dobra, okej, zgoda. Przychodzi do mnie po usunięciu filmu taki SMS.
Z bramki internetowej o treściu, gościu, filmiki szkalujące to sobie nagrywaj o sobie, a nie o LP Elektronik. Złe, źle to się skończy. Czyli co, to jest pogróżka. Akurat tak się składa, że 14 lat jestem operatorem, no, od 2002 roku jestem operatorem publicznym, mam dostęp do adresów IP. Akurat w tym mieście, gdzie są Suwałki, serwisuję dużo, dużo serwerów. No i tak wyszło, że numer IP tego gościa, nie wiem, czy to po prostu dobrze zrobiłem, że usunąłem tam ten film, czy no sami widzicie, no. SMS o takiej treści. Nie było to problemem, w ciągu 30 minut ustaliłem, skąd on był wysłany. Łącznie z tym, że ma Windowsa 10 na systemie i 400 wolnego miejsca na dysku. Także, no ja nie wiem, dlaczego takie podejście jest, nie wiem, nie rozumiem. Się zdaje, chciałem dopłacić, kupić nowszy. To były te smutne wiadomości. A teraz z tych lepszych wiadomości jest to, że sprawdzimy sobie, co tu doszło i będziemy zmieniać obudowę w tej mojej lutownicy na taką samą, jak widać, bo jest straszny stan. Ona musiała, kilka razy musiała. No ja już mam, czekajcie, miałem 8-9 lat, jak ją kupiłem, a teraz jest, no a teraz mam 40, no. No to już 31 lat, jak jest w użytku. Dobra, rozpakujmy sobie najpierw ten mierniczek. Fajnie zapakowany, bateryjka już widzę obok jest. Kabelki, czujnik, termopara, bateria zafoliowana. Takie jest wejście na baterię. Sprawdzimy, zobaczymy, co to takiego jest. Czekajcie, czy to widać? Widać. Tu widać. Włóżmy sobie baterynkę. O. Nie trzeba rozbierać całego miernika, żeby włożyć baterię. No to już jest jakaś tam różnica między Unite. Nie powiem, 5 lat używałem tego swego Unite, staruszka małego, i byłem bardzo z niego zadowolony. Dlatego był zakup kolejny. No. Nie trafiony, ale jednak zakup. Kabelki też widzę fajne, bo już są te kabelki z tą gumką. Świetna sprawa i grube. No zobaczymy, co tu, co on nam pokaże. Wolty i temperatura tutaj. Włączamy. Wolty, prąd stały. No, jak zewrze, to będzie do zero, no bo to jest z automatycznym, nie? Tu mamy podświetlanie. Teraz zobaczymy, jak to podświetla. O! Jest podświetlanie, jest hold, czyli blokada, jest max. Czyli pomiar takiego szczytowego, jak chcemy, na przykład tam prądy zmienne mierzymy, to jak nam spada, rośnie, spada, rośnie, spada, rośnie, nie? W tej chwili 3,2 mV. To sam RMS pokażę. Także fajna sprawa.
No i dobra, podłączamy minus plus do baterii. 9,65. Tu jest jeszcze, jak robimy pomiar, jest dodatkowa. Zanim się nie ustabilizuje, o, jest, to miga. Nie wiem, czy to pokazać, jak to pokazać. Zobaczcie, jak nie jest ustabilizowany pomiar, jak tutaj ruszam sobie kabelkami, bo to w miliwoltach jest bardzo czułe, to tutaj ta diodka u góry, no, miga. O, teraz zaczęła migać. Nie wiem, czy, albo tu jaka irda. Zaraz będziemy czytać instrukcję i będziemy patrzeć, czy nie? No dobra. Wolty jest, są wolty. Podłączamy wolty. 9,65. Drugi raz tak samo pokazał. Weźmy sobie kilka rezystorków i sobie je przemieśćmy. Na przykład 150 kg. Postawmy sobie tutaj na oporność. 150 kg ohmów, rezystorek. Ohmy, temperatura. Coś nie pokazuje, nie wiem czemu tak się. Czymś zajęty jest moment, bo to jest. Do czego to służy? Bo nawet nie wiem. Ściągaj, to jest jakiś czujnik. 145,2 kΩ. I pokazuje nam kanie. To 47 i 2. Dwa razy to samo pokazał. Dobra. Weźmy sobie jeszcze jakiś tam z ohmów rezystor. Na przykład o. 20 ohmów. 20 ohmów rezystorek. Wydało nam, co nam pokazało. Czekajcie, żeby tutaj było dobrze. Tu jest dobrze wciśnięte. Tutaj coś mi mruga ten czujnik. Nie wiem dlaczego i do czego to jest, ale zaraz będę czytał instrukcję i zobaczę, co to jest. Bo jak przestaje mrugać, to dopiero zaczyna mierzyć. 19,9. Jak puszczę, tutaj chyba mi coś ze światła, ze świetlówki łapie. To jest jakaś irda musi być. Tak mi się wydaje. Zresztą zaraz zobaczymy, co to jest. Ale 19,9 ohma na przy 20 ohmach bardzo fajnie, fajna dokładność. Także miernik na razie, rezystancja i wolty sprawdzone. Zaraz sprawdzimy, się musimy doczytać, co to jest i do czego służy ten czujnik od góry. Dziesiątka, red LED, no connect voltage detector. Nie ma połączenia na przewodzie, ale co, no connect, indukcja, jakiś czujnik indukcji. Bez indukcji. Teraz zobaczymy mili ampery. Dobra, się doczytam za chwilę. A teraz otworzymy sobie drugi mierniczek. O, nawet rachunek jest. Sporo, panie Łukaszu, sporo. Teraz jak ja mam się odwdzięczyć za to? O, kabelki podobne jak w tamtym. Pewnie nawet takie same, tylko trochę większe. Tak? Tak.
trochę większe sądy pomiarowe. No i co my tutaj mamy? Mamy kom, 10 amper, miliampery i wolty, i ohmy, i herce. Kom, wolty, ohmy, herce. No i co? I tak samo musimy się dostać do baterii. Open baterii. To będzie tu. Nie, tu się podkręcić, zaraz bym połamał. Czekajcie, bo ja nawet nie wiem, czy, dokąd to widać. Jak tutaj trzymam, to widać? Widać. Trzeba podkręcić i wstawić baterię. O. O. I bateryjki są trzy w komplecie. AAA. Trzy razy AA. Patrzcie, mamy bezpiecznik na wierzchu, wszystko mamy na wierzchu. Fajnie, fajna sprawa, nie trzeba się grzebać. Nie trzeba rozbierać, nie? Tu siedzi i tu siedzi, tak. No, przykręćmy. Ustawmy sobie najpierw wolty stałe, light podświetlanie, białe podświetlanie, przydatna rzecz, jak robimy gdzieś właśnie przy centralkach, czy w samochodzie, czy po prostu, żeby było łatwiej widzieć. No i dobra, jest tam bateryjka 9 V. Przed chwilą. O, jest przystawka do kondensatorów i do tranzystorków NPN, PNP do sprawdzania wzmocnienia PEF. Jest bateryjka, podłączamy obojętnie jak. 1963. Tamten mały pokazuje w tym czasie, zaraz zobaczymy. Podłączmy, przy okazji od razu podłączę bateryjkę do drugiego. A co ja tu robię? Chciałem unita podłączyć pod tą samą baterię. No. Tutaj coś mi przeszkadza z tym czujnikiem. Jak zasłonisz tym czujnikiem ten czujnik, o. Czekajcie, może się uda mi to jakoś za... Nie wiem jak go wyłączyć, a może tutaj jest... Nie, max, nie. Hold, nie, funkcja. AC, DC. DC. Aha, to są ampery, wolty, wolty, AC, DC. DC, dobra. Są wolty, DC. Mierzymy. Dwa mierniki na raz pod tą samą baterię. Zaraz zobaczymy, co będzie. No, coś tutaj. A, nie siedzą końcówki. Tak, na dużym 9,63, na małym 9,65. Wiecie, co wam powiem? Idealnie. Że tak powiem, praktycznie idealnie pokazują. No dobra, to teraz jeszcze sobie porównajmy ten z tym unitę. Żeby mnie tu nie było, że to jest jakiś tam hejt, tylko po prostu porównuję te dwa małe razem z sobą, tutaj złączam pod jedną baterię. No mały pokazał, a duży trzeba ustawić na 20 V. Okej. Okay. 8,84. A tutaj 9,24.
No, ale za to kabli będę miał sporo do mierników. Także to by było na tyle. Ja pozdrawiam i dziękuję dla pana Łukasza, że naprawdę bardzo, że tak powiem, fajny zestaw do pomiarów. O, jeszcze wam pokażę fajną funkcję, zobaczcie. Właśnie sprawdzam kondensatory, idealnie to mierzy, ale teraz tak, pokazuje nam, gdzie mamy wyłączony, gdzie mamy podłączyć. Tu mamy podłączyć mili, mikro, ampery prądu zmiennego, ampery, mili, ampery prądu stałego i zmiennego i ampery, nie? Patrzcie, pokazuje nam, gdzie mamy, o, HEV, chcemy HEV zmierzyć, musimy wepchnąć, COM jest napisany, COM w tej stronie. I możemy sobie zrobić pomiar tranzystorków. Fakt, że tylko NPN, PNP, ale bardzo fajna sprawa. Zaraz wam pokażę, jak fajnie mierzy. No oczywiście, jak sprzęt jest sprawny, no to mierzy, nie? O, źle wepchnęłem. Miga mi, że źle. I pika, nie? Fajna funkcja. No dobra, kondensatorki. Kondensatorki, mamy skalę tutaj w nano pisze i jak widać 3 po przecinku, 3 zera, czyli piko też zmierzy. Dobra, wpychamy sobie pierwszy kondensator jakikolwiek, tam 2 i 2 nano to ma być, nie? 2, 140, no prawie 2 i 2, jak widać siedzi. I wepnijmy sobie jeszcze jakiś, ja zawsze z tymi miałem kłopot, kurde, rzadko kiedy były na nich jakieś tam napisy. 227 nano i 6. 6, 7, bo palca mam zbliżonego. A jak, no. Jak widać, mierzy. Fajnie, jeszcze sprawdzimy sobie częstotliwość, bo bodajże do 200 kHz ta częstotliwość. HZ, tu. Musimy zmierzyć tu HZ. Dobra, teraz puścimy sobie coś z generatora i sobie posprawdzam. Pozdrawiam.